Tutaj postanowiłem dać tego gąbka z tego powodu, że część kolegów się dopytuje o te gąbki lub tam już sobie też ten. Jest to gąbek od kolegów Włepuch, ale to jest gąbek kupiony na Pigoboku. Tutaj powiem szczerze, no jedna z wyższych sum, które też zapłaciłem. Ale jak tam dam ten rodowód, ten główny tego gąbka, no to jest gąbek tam z asów lotowych ich, gołębi bardzo dobrych, ich, z nadstawkami praktycznie. Ona tam miał ten gąbek, ta samiczka mamusia tego gąbka, co do wypływu kupiłem, no to tam wynik praktycznie zbliżony do mis tego mojego, co mam rekord, nie? To one tak praktycznie porównywalne są te gołębie. No i tutaj dołożone jest fajnie, bo tu są dołożone te gołębie od Putmana. Jeszcze tak chciałem przyspieszyć jeszcze po prostu, bo to mam takie dzieci właśnie w rozpodzie, które płaczą swoje gołębie. To jest z tych chulikanów szóstki właśnie między innymi, nie? No bo ja tu szóstki dzieci mam dwójkę i w każdym bądź razie po tej samicy już szóstki tam też bardzo fajnie latają. A tutaj pod tym od kolegów w łepu mam tutaj dużo takich gołąbków, co też bardzo ładnie właśnie się przebijają i tu mega jestem zadowolony. I też to gołąb jest kupiony przez Pigoboka, także tutaj potwierdzam, że nie tylko koledzy kupują dobre gołębie, ale również ja po prostu też zakupiłem dobrego gołębia. Także no jak tutaj no widać, nie dajemy tu ściemy, tylko dajemy, no ci dobrzy hodowcy, raczej dajemy tu najlepsze gołębie, co mamy, no bo też nam zależy na tej opinii, żeby ci klienci wracali po prostu, no nie, i już nie chodzi nieraz o te pieniążki, tylko po prostu to, żeby ta osoba była zadowolona, tak jak ja mówię. W najbliższym czasie, jak koledzy zauważą, będzie bardzo mało gołębi, bo zmniejszę hodowlę o 70% do tego stopnia, że to będą tylko praktycznie na Pigoboku gołębie, ale od wyższej sumy wystawiane. No i wiadomo, jak ktoś się będzie chciał, no to tam sobie wylicytuje, ale będzie na przykład no, gorzej dostępne będą gołębie, bo naprawdę nie będę wychowywał ich 70% mniej, no to naprawdę się to znacznie obniży, nie? A tylko z tego powodu, nie, że nie mam klientów, bo to się wszystko sprzedaje. Czy tam później, tylko po prostu ze względu troszeczkę też na obowiązki i zdrowotnie, po prostu też no, dużo mi to czasu trężam na te przygotowanie tej aukcji, tego wszystkiego po prostu i wtedy no, wiadomo, jest mniej czasu na hodowlę swoją, no nie? No trzeba to jakoś tak podzielić też, a już myślę, że w tym czasie też koledzy sobie tam już uzupełnią tak braki, także już nie będzie tyle potrzeba, może tak aż i ten, nie? Także zapraszam.